Siemaneczko wszystkim, tutaj Polski Gamer 17 i kontynuujemy nasze przygody z Abe's Odyssey. Ta moje intra w środkach let's play nie są takie wspaniałe. No ale cóż, teraz robimy drugie święte miejsce, skrabanie i potem będzie wielgaśny finał gierki, ale najpierw zajmijmy się skrabanią, ponieważ to troszeczkę dłuższa i trudniejsza sekcja. State'y moje działają dalej? Działają. Trochę się nie grało w tą gierkę, więc jak będziecie widzieli coś, jak to mogę powiedzieć, innego. O, jak będziecie troszkę widzieli, że się troszkę gubię w gierce, to jak chodzi o kontrolki, to zrozumiecie czemu. Okej. Okay. Fuck. Chyba dobrze tutaj robię. Fuck you. Ach, za wolno. Muszę być super szybki, ale nie za szybki. To było blisko. Mi się ten koleś wysadzi. Buja. I teraz sobie poeksplorujmy tą oto dziurkę. I mnie nigdzie nie prowadzi. Zarąbiście na razie. Co ten kamyczek nam teraz powie? A jak się kontroluje ilumem? Ponieważ to były kontrolki, które kompletnie zapomniałem. Jaj mój szajski sarkazm. O fuck. Wyobraźcie, zrobiliście tyle sekretów i tak giniecie przypadkową śmiercią. Ale ja, Polski Gamer 17, uczyłem się od Solid Snake'a, jak być sprytnym, kurde, kolesiem od szpiegowania i unikania wrogów. Oczywiście Abe jest potężniejszy od Snake'a, ponieważ Abe ma potęgę save state'ów. Bye bye. Fuksiarz. Ale wiem, co trzeba tutaj zrobić. Jest wielgaśny X na podłodze. I buja! Kolejny slick skasowany. Aha, głupi nie jestem też. Chyba tu uaktywni naszą rurkę. Tam na pierwszym ekranie skrabani. Ale cóż, ponieważ ja nie nagrywałem przez jakiś czas, coś się może zmieniło u mnie? A nic takiego interesującego. Switch mi szwankuje, szczególnie analog. Chyba wykrakałem całą sytuację i mam drift analogu, co mnie troszeczkę wnerwia, ponieważ nie chcę kupować nowego Switcha. Więc co chyba zrobię, wypłata sama, to ja kupię sobie Joy-Cony i zacznę używać mój przerobiony Switch. Ale potem sobie dokupię docka, żebym mógł let's play robić z konsoli, ponieważ jestem troszeczkę zirytowany tym. Ilum? Czy ty mnie słyszysz? Ilum! Spotykamy się po raz kolejny. W ogóle taka ciekawostka, o której kompletnie zapomniałem. Więc ja oryginalnie powiedziałem, że Abe wyszedł na Play 1 i PC. Ale też wyszły gry na Game Boya. Pierwsza część wyszła na Game Boya, a druga część wyszła na Game Boya Color. I te gry się nazywały Abe's Adventures. I one są troszeczkę dziwnymi grami. Nie sklasyfikuję je jako niegrywalne gierki, ale są one interesujące dla tych, którzy interesują się portami gameboyowymi od worldów, ponieważ praktycznie Abe's Odyssey, Exodus oraz Munch's Odyssey miały port na konsolę Gameboy. Okej, okay, chodźmy tutaj, state'ik oczywiście, ponieważ mogę mieć tutaj kinder niespodziankę. I ten na pewno będzie chciał hasło, ale my go nie znamy. Niebezpieczne miny są teraz. Pamiętam, że kupiłem tą grę pierwszy raz na PSN-ie. To ta. Tutaj utknęłem.
Nie chcę cię, Ilam. Zejdź drogi. Okej. Okay. A! Okazuje się, że będę miał czary mary. Przyciągnięty jestem do paramonii. Ale tutaj też się będziemy pitoli z hasłami? Nie wiadomo. Ja już tutaj większości gry nie pamiętam, więc... będzie trochę faili. Które oczywiście będą save state'ami chronione. Co powiedziałem, nie miałem sensu. Dużo rzeczy, które ja wypowiadam, nie ma sensu. Ale cóż, na dół idziemy. Ale tam coś będzie na pewno ważnego, więc... jeszcze raz pobawmy się z tym ziomkiem. Więc mam pierścienie mocy, które wysadzą te miny. Ponieważ w Oddworldzie trzeba być bardzo uważnym na to, co robisz. Sprawdzanie terenu, nie ma jakichś sekretów takich, które by mnie dały do tego, do... do reszty mudokonów. Ponieważ teraz ja to nagrałem, kiedy na 100% straciłem liczbę mudokonów, których uratowałem. Trójkąt, trójkąt, X, kółko. Dobra, ja to zapamiętam. Ale technicznie nie potrzebuję już tego, tej miny. Okej. Hello. Się pozbędziesz min. Wow, ale fiut z ciebie, mudokonie. Więc chyba muszę je zniszczyć czary mary szybko. Hej, stajcik i fuck off. Teraz sprawdzę, czy mogę dostać... Fucking fuckas. Na pewno tylko Ilumem mogę tam się dostać, ponieważ ten nietoperz mnie zje. Serio, nietoperze w tej grze są strasznie brutalne. Fuck! Pomyliły mi się save state'y. Nasz pierwszy fail save state'owy, tak szczerze. Oczywiście miałem momenty, gdzie miałem inne save state'y zaimplementowane, ale nigdy nie miałem takiego fuck upu, że o fuck, przypadkiem włączyłem load state, a nie save state. Spokojnie. No technicznie nie mogę być tutaj spokojny, jak są w miny śmierci tutaj. No ale cóż. Aż takiego wielkiego problemu nie było. Dużo kaktusów. Dużo kaktusów jest w skrabani. Się chyba zbliżamy do tego, do świątyni. I pamiętajcie, też się będziemy pitulili z tymi skrabami tutaj. Ponieważ to jest ich ojczyzna. Ich główny świat. Okej, ta sekcja jest poza nami chwilowo. I to na pewno jest sekcja, gdzie trzeba będzie uciekać Ilumem. Albo biegać Ilumem. I sorry z telefon znowu, cholera jasna. Zawsze kiedy robię Oddworld, to mam telefon włączony.
No, tam będzie trzeba i lubię się bawić. Dobra. Eksplorujmy górę. Same na górze. Przyznam. A, potrzebuję kamień. Inaczej się nie dostanę nigdzie. Przyznam w tym. Jak się kamień zdobywa w ogóle? Przyznam, że w dwójce troszeczkę lepiej pokazali ci, które sekcje mają jakąś tajną rzecz do zdobycia. Ponieważ... nie wiem, czy ja coś mijam, czy ja się staram ładnie. Jak się ten kamień zdobywa? Tutaj nie mam szans. Na górze też nie mam żadnych szans. Ponieważ jak zgadnę, to ta muszę kucać, a Abe nie jest taki potężny, żeby ten głaz podnieść. Więc zobaczmy, co możemy po tej sekcji z Ilumkiem zrobić tam. Taki eksperymencik. To nas nigdzie nie zabiera, ale mogę zrobić to. Myśl logicznie, gamer. Czas na opętanie, albo nie. Ech, fakas uciekł.